Survival to sztuka przetrwania w sytuacji ekstremalnej. Umiejętność radzenia sobie w obliczu nagłego niebezpieczeństwa, które może pojawić się wszędzie. Ten film może ci się przydać bardziej niż umiejętność rozpalania ognia. Mieliśmy z dziewczynami zadanie, żeby zrobić zakupy. Myślałyśmy, że tak jak było powiedziane, będzie sesja. Właśnie wybrałam taką stylizację bardziej na co dzień. Puśćcie mnie, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Sesja jest odwołana. Świetne zakupy. A wiecie, co jeszcze można kupić za te pieniądze? Człowieka. Spodziewałam się, że taka suma pieniędzy może wyznaczać czyjeś życie. Wiele osób jest nastawionych na to, że wyjadą, podejmą pracę i odniosą sukces. Czy zawsze odnoszą sukces? No nie. I my się tutaj spotykamy między innymi po to, abyście wy nigdy nie znaleźli się w gronie tych, którym się nie udało. Jest taki amerykański reporter, pisarz, nazywa się Benjamin Skinner. Skinner przeprowadził badania handlu ludźmi właściwie na całym świecie. Handel ludźmi do prostytucji, handel ludźmi w celu wykorzystania pracy, handel dziećmi. I to są naprawdę rzeczy straszne. Wniosek, jaki z tego wyciąga Skinner, jest bardzo, ale to bardzo przykry. Jeszcze nigdy w ciągu historii ludzkości człowiek nie był tak tani jak w XX, XXI wieku. Ofiarą handlu ludźmi może stać się każdy. Prawie 50% pokrzywdzonych, którzy się zgłaszają do nas po pomoc, to są mężczyźni. Panowie, którzy chcieli na przykład zarobić na studia. Decydowali się wyjechać na 2, 3, 4 miesiące do pracy sezonowej. W ten sposób trafiali na przykład do słynnych obozów pracy we Włoszech. Jak się zabezpieczyć? Safety tip numer 1. Zebrać jak najwięcej informacji. Jeżeli korzystamy z usług pośrednika, przede wszystkim powinniśmy od niego otrzymać jak najwięcej informacji na temat naszej przyszłej pracy. Nazwa firmy, w której będziemy pracować, nazwa pracodawcy, to jest, słuchajcie, absolutna podstawa. Sprawdzamy, czy ten pracodawca istnieje. Zbyt często dostajemy telefony od osób, które zostały wywiezione w nieznane. Pytamy, co będziemy robić, jaki będzie nasz zakres obowiązków, a przede wszystkim, ile zarobimy. W każdym kraju obowiązuje stawka minimalna, stawka płacy minimalnej. Pracodawca ma obowiązek zapłacić nam chociaż tę płacę minimalną. Słuchajcie, dopilnujcie tego. Pytajmy, ile zarobię netto. Pytajmy, co z naszego wynagrodzenia zostanie odciągnięte. To jest ważne.
bo może się okazać, że za chwilę w naszej pracy, która miała nam naprawdę przynieść przyzwoite pieniądze, wychodzimy na zero. Dążymy do podpisania tak zwanej umowy przedwstępnej, czyli umowy o pośrednictwo pracy. Umowa powinna zawierać to, co pośrednik dla nas zrobi, czyli zobowiązanie do tego, że zorganizuje dla nas pracę, zobowiązanie do tego, że ewentualnie pomoże nam w formalnościach, wymienione wszystkie te usługi, które pośrednik ma dla nas wykonać. Bardzo często w takich umowach jest zapis, który mówi, że w przypadku rezygnacji z usług zobowiązujemy się uiścić karę umowną w kwocie... Nie podpisujcie takich umów. Nie podpisujcie tych wszystkich kar umownych, bo potem są z tego problemy. Po prostu szukajcie innego pośrednika. A to jest tylko umowa cywilna. Ona nabiera mocy wtedy, kiedy obydwie strony złożą podpis. To, co nazywa się technikami sprzedaży w marketingu, w handlu ludźmi, nazywa się manipulacją. Handlarze ludźmi znajdują ofiarę, która ma jakieś problemy, która potrzebuje wsparcia, a nie ma go na przykład w rodzinie. Szukają dziewczyny, która się nie dogaduje z rodzicami. Szukają mężczyzny, młodego mężczyzny, który jest długotrwale bezrobotny. Szukają osoby zdesperowanej, bo zadłużonej. Szukają osoby zdesperowanej, bo bliski choruje, a nie ma pieniędzy na leczenie. I oto właśnie ktoś mi proponuje wspaniałą pracę. Chcę mu wierzyć. Pamiętajcie, że kryzys może prowadzić do tego, że się podejmuje złe decyzje. Handlarz ludźmi mówi: decyduj się szybko, bo na to miejsce jest jeszcze 10 chętnych. Ja trzymam to ostatnie dla ciebie. Jutro o 5 rano podjeżdża bus, ty bierzesz swoją walizeczkę i do niego wsiadasz i jedziesz. Ostatnie miejsce, pamiętaj. Goni mnie czas. Nie mogę długo szukać. Nie mogę przebierać w ofertach. Muszę wyjechać już, teraz, natychmiast. To jest bardzo często pierwszy krok do tego, aby trafić gdzieś, gdzie nie chcemy trafić. Trafić gdzieś, gdzie mogą nas zamknąć, gdzie mogą nas wykorzystać, wyzyskać. I na pewno w ten sposób nie pomożemy ani sobie, ani bliskim. Po drugie, jeżeli wyjeżdżamy, zostawmy bliskim w Polsce informacje o tym, gdzie będziemy, z kim wyjeżdżamy, kto nam towarzyszy. Raczej odradzamy wyprawy w pojedynkę. Ważne jest, aby trzymać się z innymi osobami. Niech bliscy są regularnie informowani o tym, że zmieniliśmy adres zamieszkania, że zmieniliśmy pracodawcę. Ważne jest, aby się regularnie kontaktować z bliskimi. Najlepiej umówić się na jakiś moment, na jakiś czas, na jakąś godzinę, że będę dzwonić co 2 dni o tej i o tej porze. Nasi prześladowcy mogą nam zabrać telefon. Dobrze jest mieć drugi ukryty. Ważne, żeby bliscy mieli nasze aktualne zdjęcie. Musimy wiedzieć, kto w razie problemów może nam udzielić pomocy. Fundacja La Strada. Numer telefonu działa 24 godziny na dobę. Zawsze ktoś jest na posterunku. Konsulat nam pomoże. Jeżeli w okolicy nie ma konsulatu, idziemy na policję i tam prosimy o kontakt z najbliższą polską placówką dyplomatyczną albo o kontakt z rodziną w Polsce. Jeżeli ktoś nas cały czas kontroluje, ale dba o to, żeby nasza rodzina się nie niepokoiła, że coś się z nami dzieje, żeby broń Boże nie zaczęli nas szukać. Hasło. Przed wyjazdem ustalamy hasło. Możemy na przykład pozdrowić kogoś, kto nie istnieje. Jeżeli nigdy nie miałyśmy dziadka Stefana, to go pozdrówmy. Do bliskich poszła informacja: mam problemy, organizujcie pomoc. Naszym zadaniem tutaj jest nie dopuścić do tego, żeby ktokolwiek z was lub z waszych znajomych kiedykolwiek poczuł, że jest w takiej sytuacji, kiedy już nic nie może zrobić. A pamiętajcie, że handlarze ludźmi są naprawdę mistrzami w tym, żeby doprowadzać do takiej sytuacji.